Cześć, z tej strony Domino. Jeśli spodoba Ci się ten filmik, nie zapomnij zostawić lajka. Miłego oglądania. Hej. Może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam obok. Dzięki. Co? Młoda, fajna, fochowata, wystarczyło zabić dwóch braci jej i już jakiś foch. No, Jade, jesteś tu? Kim jesteś? Ale kto? Chodź tu. Fidon. Halo. Możesz mi pomóc? Fido. Szukamy młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Damir. Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia, ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. To jest nas dwóch, a w sumie trzech. Ej, mogę na słówko? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Ej, ja bym ten tłumik sobie poszedł zrobić. No, ja też. No dobra, to bierzemy, tak? Tak, czyli lecimy po tłumik. Dobra. Jak nic. A byliśmy na... Ty, mały graficiarzu, zostaw to! Gówniarzu jeden. Myślałem, że do mnie mówisz, aż ci się obróciło. Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Właśnie miałam się kontaktować. Stawi przebił się przez zagłuszanie i... Gdybyś tu do nas chodził, musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Prawie spadłem. Ale coś się dzieje. Ale to co, lecimy po Ruperta, czy...? Tak, po Ruperta. No tłumik jest ważniejszy niż jak... Ała! Wow! Jakieś ninjochy walone! Jakie ninjochy? O kuźwa! Podniesiesz mnie, bo zaczęli do mnie pruć. Dopiero co przyszedłem i od razu dostałem kulką. I mi przykro jest. Ty, ale... Gdzie ja mam broń? Dawaj podnieś mnie, ja im strzelę łapą, znaczy tą strzałą. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Nic nie widzę prawie. Dziękuję. Proszę, dobra. Ale uciekaj stąd, bo ja broni nie mam. Ty jak to? Przecież ja przed chwilą miałem broń. Ja ich zaraz tutaj wyjaśnię, tylko... Dobra, jestem gotowy. Jeszcze nie? O, teraz jestem. Aaaa! Tak jest! Co ty tam robisz? O tak, ratem swoim! Czym ty żeś ich rzucał tam? Strzała wybuchowa. A ty cwaniak. Ty. Ratelek w swoim żywiole. A gdzie oni wszyscy są? Jeszcze jeden tutaj jest gdzieś. A nie, już... Nie, pomocy! Ja też potrzebuję pomocy jakoś! Dobra, ale... nie, już nie. Ej, coś się z nim... Ty, co to jest? Jakiś niewyraźny. Mi spadł. Dobra, weź od niego hajs, bo ci ucieknie, jeszcze nie wiem, skoczy, durwi. Ale on nie chce mi nic zdać. O, oddawaj, no. Ty, ja w ogóle nie wiem, co się stało. Oj, przepraszam. Spokojnie, nic mu nie jest. A few moments later. Coś się z tym robiło? Łe! Tu mnie dostałeś! Przepraszam cię! Kuźwa, nie strzela się taką bazuką w mieszkaniu! A szkoda. Oj! Nie wiem, jak się tu stało. Jeju, gdzie on mieszka? On mieszka na samej górze? Ja nie wiem.
Rudolf! Na samej górze czego? A tutaj? O ty... Kurna, jakiś duży zombiak, au! Jestem, potrzebuję twojej pomocy czy coś. Bawię się z zombiakiem, au! Możesz mnie podnieść, proszę? Szybko. O, w mordę. O, w mordę, tam? O, kurdeczka. Cześć. Myk. Dobrze, mam tą kotwiczkę. No. A teraz chodź. No czekaj, może go dobijemy. O jest. Dobra, już sam sobie poradzimy. Cztery strzały w głowę tylko. Tylko. Dobra. Gdzie ty jesteś? Banzai! Co ty tam robisz? Podsłuchuję ludzi z rejsa. Gdzie? Jezu, o czym ich dają? Ja mam napisy, to widzę. Dobra, zabijemy ich? No możemy. Dobra. To dawaj. Rzucaj tą swoją bombę. A, dobra. Przytrzymaj ich jeszcze chwilę. Bo mi się strzały kończą, oni się oddalają. Łe, strzeliłem w siebie. Co za... Po prostu ja pierdolę. Look out! Oh, wow. I tried, guys. Coś ty, kurda, zrobił. Spadłem, żeby mu pomóc i mi, kurde, wysadził mnie. Co za... Chodź tu, wyczyściłem ich. Został jeden, ranny, mocno pewnie. Gdzie jesteś, mój wybawco? Za tobą! Za tobą! Nie ma czasu! 11 sekund! Ale Robin Hood! Dobra, ja otwieram, ty osłaniasz. Boże, prawie zginąłem. Ale co się takiego stało? Znowu dostałeś? Zeskoczyłem, żeby ci pomóc, znaczy żeby zejść razem z tobą i nagle coś mnie wysadziło. Ej, ale on nogi stracił. Ej, on stracił wszystkie części ciała w ogóle. Obstawiam. Uważaj, zombiek. Obstawiam, że to coś, co mnie wysadziło, to byłeś ty. No, no chyba tak. Nie będę ukrywać, chodź. Gdzieś ty poszedł? Na górze jestem, tam gdzie zaczęło się wszystko. Dobra, wchodzimy. Dawaj tłumik. Ej, a ja sprzedałem pistolet. No ale tłumik możesz... Aha, no. No do, to do łuku. No, do łuku. Tutaj idziemy? Nie, my sprawdzamy. Ale ładnie. Dobra, ja się tutaj bawię, ja tu zostaję, a ty idź go szukaj. Ale ja biorę tego konia, nie, ja też zostaję. A ja tutaj mam, o, wózek swój. Dawaj, dawaj, ale... Patrz, zobacz. Co? Jadę. O! Myślałem, że to wybuchowa. To koń? No, albo lama. Nie, to żyrafa może, co? Co to jest? Co to jest? Napiszcie w komentarzach. Bo ciężko. Tutaj mamy samochodzik. Tutaj jest kozacki dywanik z drogą. Aha. A samochód jest większy od ulicy. Dobra, sprawdzę mu łazienkę. Okej, okay, kibel czysty, czyli widać, że nikogo tutaj nie ma. Albo załatwia, albo robi po ciebie. Dobra. Aerozol. Okay. Co tu ma jeszcze w szafce? O, znalazłem coś. Gdzie ty jesteś? A na dole? To jest jakieś zejście na dół? No, wiesz ile tu jest pięter, zbiegam sobie. Nie przeszukaliśmy jeszcze góry w ogóle. No tu jest gość. Kim jesteś?
Nieważne, Ej, to czarodziej! Gandalfie! Szary! Jestem Crane. Szukam Ruperta. Nie wciskaj kitu. Szukasz rusznikarza, który akurat ma na imię Rupert. Niech będzie. Chciałem porozmawiać o ulepszeniach broni. Pracujesz dla Raisa? Nie. To już lepiej. Czekam na powrót mojej żony, Jasminy. Dopóki wow. nie wróci, nie mogę stąd wyjść. Od dawna jej nie ma? Nie, niezbyt długo. To też pewno chwilę potrwa, zanim wróci. A te dzieci? Co z ich rodzicami? Nie żyją, mam nadzieję. Codziennie martwię się, że któryś z nich wyjrzy przez okno i zobaczy mamę albo tatę tłukącego się po ulicy. Nie wiem, co zrobiłbym, gdyby tak się stało. Co im powiedziałeś? Półprawdę. Że miasto opanowała czarna magia, ale ja jestem dobrym czarodziejem, który ich ochroni. To taka niekończąca się gra. Jasmina jest w tym lepsza. Kurczę, jestem rusznikarzem, co ja tam wiem o jakiejś magii, prawda? Wygląda na to, że dobrze ci idzie. No, nie do końca. Mamy dziewczynkę, Ayla. Cierpi na cukrzycę, a insulina skończyła się nam dawno temu. Teraz poziom cukru ma niebotyczny. Jest odwodniona i wyczerpana. Jasmina mówi, że jeśli wkrótce nie dostanie insuliny, wpadnie w śpiączkę i umrze. No więc siedzę tu, w durnym kapeluszu, a dzieciaki czekają, żebym magicznie rozwiązał problem. A może nadszedł w końcu czas, aby powiedzieć im prawdę? Nie ma dobrej magii, jest tylko mroczna. Spokojnie, Rupert. W pobliżu jest apteka. Może uda mi się tam znaleźć insulinę. Serio mówisz? Nie masz pojęcia, jak byłbym ci wdzięczny, gdyby ci się naprawdę udało. Mam tutaj radio. Jak moja Jasmina wróci, najprawdopodobniej pójdę na trochę do domu. Ale dam ci znać, zanim wyjdę. Ja tutaj widzę pewne nawiązanie do czegoś. Zobacz. No tak. Dwie wieże i Gandalf Rupert. A. Myślałem, że rzucisz z tym, że zauważyłeś, że uratowaliśmy dziewczynkę i Jasminę po tamtej części Haranu. Tak, o tutaj jest ona, o. O. I jej lekka upośledzony brat. Z lekka. Ale on gadał o takich rzeczach przy dzieciach. Dziwnie trochę. Spokojnie, nie wiedzą chyba o co chodzi. Dobra, czyli musimy iść do apteki, żeby dostać możemy się tam przespać, możemy to otworzyć. O, kolejny kibelek. Ja skorzystam. Ciężarówka. Whee! Chodź. Nie chcesz przeszukać wszystkiego? Nie, tam na dole nic nie ma. Skąd wiesz? Bo czuję to w sercu. Może czujesz coś, co dzieci zostawiły? Nie. Oj, wdepłem w coś. A więc to byłem ja. Poszukaj insuliny w aptekach, czy główna misja? Nie no, chodźmy po tą insulinę, chcę ten tłumik. Zostaw go! Ja cię! Dziękuję, stary. Jestem ci dłużny. O, to wyskakuj z kasy i wracam Bartolowi. Co się dzieje? No płońcie! No i dobra, ja też spłonąłem. Boże drogi, za co? Chodź mnie podnieś, wiem, że chcesz. Jakbyś nie chciał mnie zabić. Ale nie, ja ciebie nie próbuję zabić. Ale ci nieźle wychodzi. Ale to przez przypadek. Nawet widzą specjalnie, bo wiem, że ja ciebie nie zabiję. Zobaczmy. A, patrz, wiedziałem, że udaję. O, co jest? No i gaza. Zamknij drzwi. Tam są rzeczy, które chcę pozbierać. Nie. Zamknąłem jej drzwi przed nosem. O, lodówka, cukierek. Mm. Łe, tu coś legendarnego jest, panie. A, notatka. Już człowiek myślał, że... O, lodówka. O, gaza. Żadnej insuliny. Bierz wszystkie prochy.
Właśnie, ja bym wziął. Na wszelki wypadek, zawsze może się przydać. Nawet dokładnie. Jakieś antydepresanty. Tak, bo w ciężkich czasach nam przyszły. O, co on taki spakowany? I co? O, F, użyj. Coś robię? Oj! Ściągnie wszystkich zaraz. Dobra, to był błąd! Opuść to! Mogę? Nie mogę! Wyłącz alarm! Gdzie wyłącznik? Dobra. Udało się. Nikt nie wbił. Dobra, lecimy do następnej apteki. Ej, tu mamy... A, to ja mam pewnie, bo ty już wziąłeś. Co masz? Teraz tam lecimy. Oj, nie ten przycisk. Ej, tu rzeczy są fajne. Mam ten, nagrodę do odebrania. Ty, mogę tutaj zebrać to? No tak, zbieraj. Znaczy się trochę skurczył, ale... Dobra, to nie tu jest apteka. Kurde, to żeśmy rozwalili ludzi. No, znaczy tutaj jest, w tych drzwiach. Lubię dubeltówki. Poczekaj chwilę, ja się rozejrzę. Zaraz cię zaproszę, co? Ty, bo tutaj idą... Dobra, to chodź. Chodź. Nie mar... Trafiłeś w drzwi, chciałaś mnie zabić. No nie, no zostaw mnie, dziewczyno. Dostała w dupę. Co? Ja pierdyle. Zamknąłem mi drzwi przed nosem. Gaza. O, zamknięte! Proszę przyjść jutro. Tutaj też chyba nie ma ten insuliny. Przecież jest gaza. Ale gaza to za mało. Nie widzę tu żadnej insuliny. Batonik. Troy, słyszysz mnie? Tu Crane. Tak, Crane. Czego potrzebujesz? W przedszkolu magiczna twierdza jest grupka dzieci. Wiedziałaś o tym? O, to coś nowego. Myśleliśmy, że to miejsce stoi puste. Potrzebują pomocy? Na to wygląda. Trochę potrwa, zanim uda się kogoś tam posłać. Rozumiem. Zostanę z nimi, dopóki ktoś się nie zjawi. Tymczasem muszę znaleźć insulinę. Jestem w aptece, ale nic w niej nie zostało. Sprawdź, czy działa któryś komputer. Powinni mieć wykaz sprzedaży. Zobaczyłbyś, kto jako ostatni kupował insulinę. Razem z adresem. Może o, nabywca wciąż ma lek. Naprawdę? Dzięki, Troy. Bez odbioru. Gdzie jest komputer? O, mogę. Spokojnie. Ty, to mieliśmy... To my... Ale ty się garbisz. Haku jestem. Ty, sam się garbisz. Nic tu nie znalazłem. Znalazłem jednak receptę. Dużą ilość insuliny zakupił niejaki Ekrem Boskurt. Kojarzysz go może? Ekrem to ojciec Aili. Może lek będzie u nich w domu. Adres powinien być na recepcie. Zajrzę tam. Ruszam. Kurwa. Mapa. Czyli my cały odcinek będziemy latać po tym. Przeszukaj mieszkanie tutaj. Chodź. Szkoda marnować dnia czy coś. No, czasu, ja już nie zbieram tych rzeczy, chodź, bo już... Kurde, strasznie długo nam się schodzi. No. Ty czekaj, mnie w tę stronę skręciłem. Ty, wchodzę do sklepu. Tutaj weź mi piwo. Chałubę masz. No, nie ma piwo chciałem. Właśnie, kawa jest, a piwa nie ma? Szok. Wypraszam. Zamknięte. Dobra, popilnuję otworzę drzwi, które prowadzą nie wiadomo gdzie. Przeciąłem typa na pół. Dawaj hałwę. Dawaj hałwę. Hałwę albo życie. Dobra, tu nic nie było, tylko tak ty... Wow. Nie, tu nic nie było. Wow, nie, tutaj nic nie ma. Znaczy masz stoł, tak. Zamknięty, powiedziałem już coś, nie? Ty, to nie tędy droga. Holender. Ty, ja mam tylko 44 życia.
No nie no! Dobra, jestem na miejscu. Matko, ile tutaj rzeczy jeszcze jest do przeszukania? O nie, pomyliły mi się przyciski. Miałem no, flarę. Co żeś zrobił? Flarę w łapie miałem, rzuciłem flarę. Ojej, petarda. Łe, te zombiaki to ten taki, boom. Ja Hasiu. Tutaj dla ciebie chcę znaleźć ładnie. No chciałem mu w łeb strzelić i spadł. Co za ludzie. Gdzie on mieszka? Tutaj jest? Na pewno? 15 minutes later. No tu jest otwarte. Znalazłem, chyba. Nie denerwuj mnie. Jestem. Ja nie wierzę. Powiedz mi, gdzie ja jestem. Tutaj musisz. Czekaj, może tutaj da się drzwi jakoś otworzyć. A ja do kanału wpłynąłem, no. Oglądam TV. Leżeć mi tutaj. O, ty twardy przeciwnik jesteś, tak? Nie masz! Jeszcze? Dobra, jak się tam dostać? Który następny? Jak się tam dostać do ciebie? Halo? Czekaj! Tutaj! Gdzie jesteś? Na kablu. To z drugiej strony. Ja nie wierzę. No to... A! No i spadłem. Gdzie jesteś? Na... Chodź na dół. Dachu. Jeszcze niżej? Tu, na dół, tu, do mnie. Tu, chodź. Zobacz. Tam. O Jezu. No. Dobra, to gdzie jest ta insulina? W kiblu nic nie ma. O, a, rower znowu. Rowery będziesz karać ludziom? Kurde, im się już nie przydadzą. A czego? Co, gdzieś znalazł psa? Nie, coś tam chodziło. Znaczy, widziałem żółtą nogę. Ty, jaką kosę! Bierę! Co? Podniesiono. Jadę do apteki po lekarstwo dla Ailey. Potem wpadnę do pizzerii Farhata i zabiorę Ailey z przedszkola. Powinniśmy dotrzeć z obiadem najpóźniej o 6. Kochamy cię. Ekrem. A więc dotarł do apteki, ale do świetlicy już nie. Rupert, gdzie jest pizzeria Farhata? Co? Po prostu podaj mi adres. To niedaleko przedszkola, na ulicy Kupieckiej. A więc jednak będziemy mieć pizzę na odcinku. O. Rupert w szoku. Rupert, przywieź ci coś? Otworzyłeś to? Nie. To otwieraj. Ja robisz. Zadzwonię do Ruperta i się spytam, jaką pizzę chce. Jak się nie upomniał, to po co dopłacać? Rupert, jaką pizzę chcesz? Jest. Oj, kurde. Łooo, biorę. I bierę. Dobra, jak jest wyjście stąd? No, a tak jak ten... żeśmy weszli. Ale taktycznie. Już ciemno się robi. Skopałem zombiaka. Oj. Spokojnie. Czekaj. Dzieje. Gdzie jest ta pizza? Co to było? To jest ta pizzeria? Taśma.
Tak, chyba tak. Przez przypadek tu wbiegłem. Aj, musimy go znaleźć. O, mam go. Ruperta? Chodzi? Tak. Ała, uderzył mnie. Rupert. Nie, nie Rupert. Dzień dobry, to za ziomek. Pizza europejska. Jestem ranny. To masz jeszcze zombiaka tam. Ała, za dużo. Jachaś. To jest ten czas. Nic ci nie jest? O ty kurde. Może wystarczy tego. Insulinę wysadzisz. Jest świetnie. Ja się chowam za krzesłem. Zabawa jest przednia. Anarchia! Ty żyjesz, nie żyjesz? Dobra, czysto. Czułem się jak u siebie w domu, normalnie no. Szkoda, że się tego zamknąć nie da. Ach, Ratel uwielbia demolkę. Dobra, mam toporki. O! Au! Już po strachu. Który to Rupert był w końcu? Mam! Wiem, dużo ty chciał. Masz insulinę? Chyba tak. Dobrze. Musimy teraz przeszukać to miejsce. To jest tyle rzeczy, że ja tego nie odpuszczę. Bratelini. Okej, już jestem. No. Musiałem tylko jedną opcję przestawić. No, pytałeś co robię. Przestawiam obst. Było. Możesz obejrzeć na filmie, nawet tego nie wytnę. O kurde. Dobra, wracamy. Ale zioło mam dla ciebie. Zioło masz dla mnie? No. A batonik? Łe, co to za dźwięk? Dlaczego taki dźwięk jest jak on wy... Wow, wybawca mój. Dobra, chodźmy na szybko, bo już jest naprawdę ciemno. Ty, zombie! Nagroda jeszcze. Ty, gryzie mnie, zostaw mnie! Ja tak patrzę, co on robi? A ona mi buty lizała. Co? No tak, no! Dobra, chodźmy. Czekaj. Już tak siła tutaj wzrosła. Ej, oddawaj mi to, miałeś tę nagrodę dla mnie. No patrz, zombie mnie ugryzł. Mi też nie dał. Dobra, sam se walcz, nie masz nic. To serać. Jestem. Na górze. Aha. Czy tam są ludzie rejsa znowu? Rejsowa winda? Nie. Co to było? Spadłem! Ej, to nie... Ty nie jesteś jakaś, wypraszam. Dobra. Muszę się uleczyć. Uotwieraj. Halo. Dobra, i cyk, insulinę dajemy i koniec odcineczka, bo koleś jest strasznie uparty. Gandalf! A może to jest taki Dumbledore? To Gandalf. Nie uwierzyć, że ci się udało. Czy wy dobrze je? Tak, dokładnie tego potrzebuję. Uwierz w magię Mugolu. Ale czy mógłbyś przypilnować dzieciaków, kiedy będę się nią zajmował? Co? Cóż, jestem dość zajęty. Po prostu pogadaj z nimi, nic więcej. Powiedziałem im już, że jesteś wielkim wojownikiem, takim rycerzem. Naprawdę? A kiedy wraca twoja żona? Dasz radę, potrzebuję tylko kilku minut. Dzieci? Waleczny rycerz powrócił i przyniósł eliksir uzdrawiający dla Aili. Teraz zostanie tu z wami i będzie was chronić, kiedy ja będę podawał eliksir Aili. Ej, zaraz, moment. Długo to nie zajmie. A to nie jest takie trochę ogłupianie dzieci?
naprawdę? A teraz, drogie dzieci, opowiem wam, wam bajkę, jak wspólnie z Ratelem najprawdopodobniej... Nie tym dzieciom! Nie? Okej, dobra. Więc tak, opowiem wam bajkę, jak wspólnie z wujkiem Ratelem rozwaliliśmy najprawdopodobniej łeb waszym rodzicom. O Boże. Ale cześć, to już... Małe. Jak masz na imię? Kadim. Kadim. Podoba mi się. Mam tajemnicę. Naprawdę? Ja też. Sfajdałeś się w spodnie? Jestem agentem GRE. A jaka jest twoja? Może pan przynieść moje klocki? To nie jest tajemnica. Ale część jest na dole, obok piwnicy. A pan Rupert powiedział, że nie wolno nam się zbliżać do piwnicy. Nigdy. Ale ja poszedłem. Chciałem tylko zobaczyć. I usłyszałem straszny dźwięk. I wtedy opuściłem klocki. Trochę mi się rozsypały. Czy może mi je pan przynieść? Ech, to trudne zadanie, ale postaram się. Zejście do piwnicy to trudne zadanie, od kiedy? Okej, więc tak, dzieciak się przestraszył, postawił klocka i tyle. I mamy po to wrócić teraz, tak? Tak. No dobra, ale to już będzie w następnym odcinku. Wstań między dziećmi, tak przy kłusni. Czekaj, bardziej tak na lewo, bo tyłkiem trochę wchodzisz w dziewczynkę. To twoje prawo. Prawo w sumie. No twoje prawo, moje lewo. Jeszcze troszeczkę się cofnij, tam w głąb. Do tyłu. O, idealo. I screenshot leci. Pięknie, dobra, to by było na tyle. Jak wam się spodobało, to wiecie co robić. Następny odcinek będzie u Domina. Zapraszam serdecznie, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Pa, pa.